Dzisiaj omówimy nowego mecha, który ma zamiast rakietnicy i minigana autokanona. Nasz miniaturowy działo przeciwpancerne ma 75 pocisków w obu lufach. Mamy obrażenia przeciwpancernego działa, to obrażenia na Titana nie są takie, bo Chargera potrafimy zabić w głowę w 10 ciosów, w odwłok, czy to w nogę, możemy zabić w 8, ale Titana 40 do 45 pocisków na aktualną wersję gry. Nie wiadomo czemu, ale tak jest, więc w ogóle go nie używajcie do tego zadania. Mech się lepiej sprawuje do zabijania średniej jednostek. Również na roboty jest całkiem przyjemny. Tutaj właśnie gameplay był pokazany z robotów. Grubasów zielonych i żółtych zabija się na 4, a zwykłe jednostki, te bardziej tankowne, czyli te chargery czerwone, małe, do 4, do, czy to do 2 pocisków. Mech jest fajny. No jest mech. Nasz mech ma 300 zdrowia i ma bazową odporność 60% na chyba wszystkie typy obrażeń. Mówię na chyba, bo może to się zmienić na daną wersję gry, bądź mogą po prostu to devsi zmienić. Ale na razie jest 60% obrażeń odporności. Jest to całkiem przyjemna ilość, ale jak na mecha dałbym do 80 i zwiększyłbym HP-ki do 500, bo no jesteśmy w mechu, no. Tak naprawdę możemy jakąś salwę rakiet, czy to po prostu chargera wytrzymać, ale to tyle. Więcej już będziemy bardzo squishy, na pewno on, nasz mech eksploduje. No nie wspominając, że nie mamy żadnego systemu alarmowego, że mamy mało życia. To też, mam nadzieję, się zmieni. I jeszcze jakiś minus miałbym powiedzieć, to lewe ramię, nie wiem dlaczego, strzela mniej celnie niż w prawe. Jest to spowodowane bo tym, że to jest ten sam kod. Devsi wzięli ten sam kod, po prostu napisali i nie wiadomo dlaczego go skopiowali i nie poprawili, bo mech, który po prostu rakiety ma w lewej ręce, ten pierwszy, zwykły, można tak powiedzieć, Patriota, dalej ma gorszą celność, ponieważ nie umieli naprawić glitcha powodującego, że rakieta wybucha w mechu. Nie zrobili tego, nie naprawili, skopiowali tego glitcha, dalej tu jest. Jest teraz to odczuwalne, ale nie jest tak przeszkadzające jak na tej rakiecie. Mech jest warty do wzięcia, ale jeżeli tylko mamy 4 miejsca. Jeżeli mamy manewr jeden mniej, to nie bierzcie go. Lepiej mieć coś, co możecie sobie na teraz przyzwać. Ale jak do, na pewno do misji z bronieniem punktu, czy do misji związanej z braniem próbek, po prostu z takich statycznych, będzie najlepiej się sprawował. Bo mech jest trochę wolny, mam nadzieję, że też go zwiększą. Zapraszam do oglądania. Juu. Dobra, idę. Spinguję mu ze sobą, żeby wiedział. O, znapiłem go. Dobra. Dobra, czyli fajne... celność, to widzę, ma dziwną. Czyby znowu był zepsuty aim? O Boże, drony. O, to pójdę za nim. O kurwa, ile ty... O Jesus, ale dobra, dostał damage. I przebijałem mu pancerz. Dobra, nie jest aż tak źle jak myślałem. Bo jest jak... by mi to walnęło. Nie dostałem. Nie eksplodowałem. Dobra, zobaczymy czy muszę od przodu walnąć. Dobra. Zostawię... O kurde. Dobra. Przód mobil... Kurde. Co ty robisz, debilu? Kapi! Ja pierdolę.
Orbitalkę tam rzucę, to powinno go wypierdolić. Kapci. Te minigany. Pozbądźmy się. Hi, ich bin's Michel. Und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Pamiętajcie, jak ktoś rzuci 380, to 60 metrów okręg to uderza. Jeżeli nie ma moda na celność, tam jak nie ma, to jest 68, ale z reguły 60 starczy. 60 odchodzić. Dobra, przyzwę mecha, jak będę objective robił. Na razie nie widzę potrzeby. Ale dobra, myślałem, że... Że te autokanon heady wystarczy walna Halkowi. I tego, i będę miał go zniszczonego. Ale nie jest tak gorzej, bo widzę, że nie mogę, nie mogłem mu dać mu heada. A, niby to rakieta mnie trafiła. Ale za to przebija ciężki pancerz. Chyba pierwsza broń, co przebija. No nie licząc przeciwpancernego, ciężki pancerz. O Boże, serio. Dobra. Próbuję go sflankować. Pejst, 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 ten emocik. Jestem ciekaw, czemu ten granat niby mu uchwyja drogę. Pejst. Ale mnie wkurwia te bronie w tej gierce. Trzeba idealnie do piksela w tą łeb trafić, inaczej nie wchodzi. Ale dlatego sierpa się nie gra na robotów. Sierp na roboty jest zły. Bo... Zbyt, aim jest zbyt precyzyjny, żeby po prostu to robić. Albo zwykła ta snajperka już jest lepsza, ta zbufowana. Zielony antysnajper. Już do ciebie nawalają haldem rakiet i ich niestety stagerujesz sierpem. Nie wiem, tu nie ma jakiejś dobrej flanki do strzału. Teraz w sumie ze snajperką to zrobię. Tam jest zbyt dużo tych przeciwników, żeby tam pójść z tym manewru. O, fajnie, że on wyczyścił to. A? I to nie był headshot, nie był. Oni muszą zwiększyć ten im heada. Bo to jest dosłownie... Nie narzekam na to, ale jak weźmiecie sobie antysnajperkę, zobaczycie, że po prostu punkt trafienia jest na głowie, tylko on gdzieś misował na... milimetr. Bo to nie liczy jako headshota. Aha. Based, based, based. Tam po... ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. A, okej, jestem pod mapą. Okej. A, okej. Normalna rzecz. Fajnie, że to się drugi raz stało. A teraz mi broń zniknęła z ręki. Mamy Seeda związanego, że jest spawn kurwa dewastatorów. Tragedia to jest po prostu dla nas. To jest milion nuklearek randomowych. Milion na tym lodowym biomie. Problem też, że to jest mech, to znaczy, że po prostu, no dalej mam mało, za mało życia, powiem szczerze. Ja wiem, że to nie powinno być takie tanki, że jesteś po prostu niezniszczalny, ale... O, po inaczej, jest znacznie lepiej. Nie jesteś w kartonie. Nie jesteś w kartonie, nie jesteś po prostu... masz pewniaka, że umrzesz, jak będziesz w tym, jak było na początku. Ja się ukryję tak i za flanką będę ich kampić. I można szybko strzelać tym mechem. Można strzelać lewo, prawo albo kliknąć jednocześnie przycisk. To jest bardziej, zauważyłem, wydajne. O, właśnie, trochę niuków wali mi, bo już gierka mi zareagowała.
Najlepiej strzelać kompletnie stojąc, nawet nie klikając strzałek, bo to też zmniejsza aima. I tak o, powinni dodać pierwszy tryb osobowy. To jest jedna rzecz. Po skafandru, żebym widział po prostu celniej, bliżej. O, no widziałeś? Ile? Z 10 pocisków potrzeba było na niego. No to mało szczerze, jak masz, ile masz? To 50 pocisków około na jedną ton. Przejdę przez tą wodę. Zobaczymy, tylko problem, że ten, kurde, śnieżyca mocno spowalnia. Co widać? Nie jestem taki papierowy, dobra. No zobacz na to. To jest to staggeruje ich. Pa, zniszczony, nie ma. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest fajne. Patrzcie na to, jeszcze przydałem kolejną salwę rakiet. Już się dymie. Kurwa, za dużo już. Nie, oni zespili. Ale zobacz, skuteczne. Nie mówcie, że nie. Tylko zespili na mnie dropshipa, no i trzy halki na mnie wyszły. No to nic dziwnego, że umarłem. Ale no... No to jest fajna, polecam tego mecha, fajny jest. No kiedyś to mech jednej rakiety zdołał nie przeżyć, więc to jest duża różnica. Ale dalej trzeba uważać, dalej nie można być po to strzałem tak mocnym, nie? Wiem właśnie, ale nic nie zrobię, jestem za wolny. To jest minus mecha, moim zdaniem mechy powinny być troszeczkę, no, trochę HP więcej? Bo wiesz, przypomnę, że mamy tylko dwa mechy zamiast manewru, nie? Trochę szybsze powinny być. Jakoś znacznie. Albo jakiś, nie wiem, może kiedyś będą te ulepszenia. No właśnie plecak, jakieś ulepszenia by były. Ja sobie wyobrażam właśnie, że albo masz plecak użytowy, tam takie drzewko, nawet nie drzewko, też perki by się zakładało, jak manewry. I na przykład, nie wiem, jesteś szybszy? Nie wiem, tak dwukrotnie nawet mógł być, albo nawet nie, półtora, bo to szybko było. Ale to jest jeden perk. I drugi taki alternatywny, ale dwóch nie możesz wziąć, masz jetpacka, nie? Ale wiadomo, miałbyś tą stokową speed, albo, nie wiem, więcej amunicji o 30%? Ale albo to wybierasz, albo więcej życia. Coś takiego. Też mogą pójść, wiadomo, w manewry, jak manewry są. Ale to nie jest moim zdaniem dobre, szczerze. Znaczy nie manewry, tylko ulepszenia statku. Że wybierasz sobie na podstawie... właśnie, że nie wybierasz, tylko ulepszasz i to masz. A dlaczego? Bo powiem szczerze, jak gracz wybiera, nawet jak ma mały wybór, to ma większą satysfakcję z tego, że wziął i widzi, że coś działa. Poza tym wtedy by mogli zrobić te pasywne bonusy bardziej silne. Bo jakby było na przykład, że masz i plecak, i jetpack, i ten movement speed, to oni by zrobili to, że to jest takie średnie pewnie by było, nie? Żeby to zbalansować. A tak to mogliby jedno mocno zbufować i tyle. Dobra, zobaczymy, gdzie oni pójdą. Radzie idą. Tam. To niedobrze. A gdzie dropshipy? Mam nadzieję, że dropshipy nie będą w tym regionie, bo jak tak, to już mechy są straty. Bo ja muszę 380 rzucić tam, gdzie się ze stres pią. Dobra, tam. Dobra, szybko! Bo tu niuki są, jak chcę to strzelić. Dobra. Coś mi walnęło. A mój kompan z mechami do mnie strzelił. Ale dobra, przeżyłem to. Też jest sukces. Musimy się skampić w jakimś fajnym miejscu. Tu jest niuk. O kurde. Wsiadaj! Nie wiem, czy mi się opłaca już wsiąść do tego mecha. Wywaliło go. Kurwa, nie! Właśnie dlatego nie chciałem wchodzić, bo już wiedziałem, że nie przeżyję. Bo ja przeżyłem za dużo. Ja przeżyłem poprzednio dwie salwy, chłop mi teraz walnął w plecy i jeszcze parę hitów. Ale właśnie to jest właśnie minus. Pasek życia. Ja chcę widzieć pasek życia na mechu. Chcę wiedzieć, ile mogę przeżyć. O kurwa, patrole. Ja pierniuki sobie nade mną jeszcze. Ale dobra. Dobrze rzuciłem ten artylerię, bo... Co dalej? Dobra. Super, ej, zajebiście, że tak, jakieś combo. Rzucili mi na plecy dropshipy i mi ragdola od razu wstał z ragdola. To kawał, że mnie wrzucił.
A gdzie ja mam? A, dobra. W tamtym miejscu są moje itemy, no to trzymajcie się. Kurwa, no czemu ten flashbang nie zadziałał? I przegrzało się. Dobra, może nam wysłać. Aha, widzieliście jak ładnie zagrałem? No w sumie jednym trochę w tą gierkę, dobra. Potwiutko. Ogólnie tipa dam, jak będziecie spamić granatami, wiecie, że chcecie spamić granatami, to przełączcie sobie na granaty, czyli czwórkę klikacie. Wtedy po prostu szybciej granatami rzucacie. Poradę też jaką dam wam do mechów, taką z doświadczenia, że jak dostaniecie już trochę, nawet nie dymicie, wiecie, że dużo dostaliście, a mech jeszcze nie dymi, to już nie używajcie go. Bo już, to już wtedy jest trumna. Dobrze, że tam wezwali. Dobra, ja zrobię tak. Na dystansie, na średnim i plus jeszcze, żeby tak za kamarka ich bombić. Bo te bomby stagerują mnie. No bo zaraz zrobią tą salwę i zdechnę. Tak z cornera, żeby... O, widzicie jak są wcelowani, gnoje? Ja też jestem wcelowany teraz w tym miejscu. Poczekam sobie na nich. Oni muszą jeszcze troszeczkę iść, ale ja boję się, że czołg od razu mnie pifajeruje. O! Przyjdą. O, wypierdalać! Wypa. Dobra, kampimy tutaj ten corner. Będą tu iść. Dobra, walić to. Idziemy. Teraz my atakujemy. Tak, to odwróciły się teraz role stagerowania. Nawalamy po prostu. Ja nawet nie pamuję przyciski, nawet. O kurde, trochę dostałem. Odejdę już na bok. Dobra. Oj, nieładnie. Celowani są też. Dobra, bo trochę ich idzie. Rozrzećmy sobie ich trochę. Aha. Jeszcze minimum atomówka tam było, to była. Dobra, zabiliśmy ich kompletnie. Dobra, lecimy. To mi strzelasz do przyjacieli. Kamień mnie blokuje. Aha, fajnie. Wszyscy nawalają z tych mechów. Zaraz mi się amunicja skończy. Oj. Dobra, już nie korzystam z niego. Ale ciężko było, powiem w kontekście. No, ciężki atak był, bo tyle ile przeciwników zabiłem, a tutaj ciągle ich jeszcze jest dużo. Ale dobra. To jest takie, że dużo manewrów teraz mamy na powrót. Czyli